one more this series? You got it. Conference final. Statua i przejście w czajniczek. Lecimy na stolinę! Siemanko, nagrywam dzisiaj z domku. Właśnie 2 godziny do wyjazdu na Solinę zostały. I będziemy się pakować pomaleńku, tak? No, sprzęty naładowałem wszystkie. Także jeszcze został dylemat. Czy brać GBL-ka? Ale chyba wezmę, muzyczka musi grać, nie? Musi być wesoły tym sędziowski, niesmutny. Także... Co, zabieram się za pakowanie i widzimy się w drodze, nie? Będziemy, pewnie jeszcze się spotkamy z Mateuszem i z Irkiem. Także nagramy jakiegoś wspólnego shota. I co? 700 km przed nami. Chwilo trwaj wiecznie, nie? Wyruszyliśmy z Mateuszem po Irka, który czekał na nas w umówionym wcześniej miejscu. Podróż się rozpoczęła. W trasie towarzyszyły nam rozmowy odnoszące się do imprezy oraz tego, co będziemy robić. Największą niewiadomą były przeprawy. Ja osobiście nie miałem wielkich oczekiwań. Chciałem poznać nowych ludzi, połączonych tą samą pasją. Podczas pobytu tam udało mi się zrozumieć, o co chodzi w powiedzeniu jebnąć to wszystko i wyjechać w Bieszczady. Czy urok tego miejsca chwyciłby każdego za serce? Tego nie wiem. Na pewno jest to marzenie większości karpiarzy, złowienie jak największej ryby z tego pięknego akwenu. W trakcie podróży dopisywały nam wyśmienite humory. Ja cały czas kameruję. Chciałem pozdrowić moją mamę i zadedykować jej piosenkę Ashera Je. Asher Je? No to proszę bardzo, kamera jest twoja. A ja bym chciał podziękować mojej żonie, że mnie puściła. Ja swojej narzeczonej tak. Pierwszy przystanek, Polańczyk. Dotarliśmy po godzinie 3:00. Mieliśmy 4 godziny snu. Po godzinie 7:00 pojechaliśmy do Ekomariny, miejsca, w którym odbywało się rozpoczęcie zawodów. Organizator imprezy, Maciej Mnich, wydzielił nam zadania i zabraliśmy się za robotę. Na pierwszy ogień sortowanie ciuchów dla sędziów. Rozdzielić. Mateusz idzie na rejestrację, bo już dzieje się dużo rzeczy, nie zajmuje. Was będę wykorzystywał tutaj, okej? Okay? Dobra. Mateusz oddelegowany został do hotelu skalnego, aby przeprowadzać rejestrację drużyn. My natomiast nosiliśmy silniki elektryczne firmy Rhino, które były pakietem startowym na zawodach. Wszystkie 95 sztuk zanieśliśmy i ustawiliśmy z nich dwie ściany na dwóch krańcach sceny. Następnie razem z Edkiem zająłem się wieszaniem banerów z nagrodami oraz mapą akwenu z wydzielonymi sektorami. Jedziemy dalej pracować. Tak, na piwo jedziemy, kurwa. Cicho. Miało się wyda. No. Po losowaniu udaliśmy się na spotkanie. Rozmowy toczyły się głównie w temacie przepraw. My mieliśmy poprowadzić przeprawy na wypale w Teleśnicy. Jedno mogę powiedzieć. Nie szły one zgodnie z planem. Czyli tak, Maćka, tam są dwie łódki na przeprawie tonowej, czy do dyspozycji, czy jedna? No, Maćka miał swoją na pewno dużo, jedno. To on tam coś mówił, że jeszcze jakiegoś znajomego, tak? No, coś takiego gadał, ale... Nie.
Aby dostać się na plażę, trzeba było pokonać z całym sprzętem około 250-metrowy stok. Następnie załadować sprzęt na pontony i dopiero ruszyć na swoje stanowisko. Do pomocy był jeden kład z przyczepką, który niczym koń na morskie oko przetransportowywał tabuny sprzętu dla ludzi. W połowie przepraw kład uległ awarii i każdy był zdany na siebie. Soliną i zapomnianych ścieżek ślad. To tyle. Kurwa, to na rękę pójdą. Dzień dobry. Jak tam? Samopoczucie? Pierwsza rybka w sektorze? No, już jest? Czy u nas jeszcze nie ma? A u was nie ma? To my na złe stanowisko przypłynęliśmy. Chyba, tak. Chyba że ważymy leszcze. Do nas z odległych wraca stron i to już wieczór nad Soliną. Rich Monkey oraz Undercarp to sektory, którym sędziujemy. Pierwsze zgłoszenie ze stanowiska 65, Team Szwagry, mocna ekipa, w której skład wchodzili Arek, Darek i Max. Chłopaki od samego początku podłączyli się do walki o podium. Gratulacje dla łowcy. Pierwsza ryba. Jak się czujesz? Zajebiście. To tam jest łowca. Tego nie będzie. Ja tam jest łowca. Jako drugich odwiedziliśmy naszych znajomych Scarp Team UA, którzy w końcowej klasyfikacji zakończyli zmagania na pierwszym miejscu w sektorze. Po pierwszej nocy złowionych ryb było 6 sztuk, a największa miała 12,70, złowiona na stanowisku 62 przez killerów dwóch. Medflow activated. Please fasten your seatbelt. Po zważeniu wszystkich złowionych ryb z obu sektorów udaliśmy się do teamu Kasztelan Bites, który był bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania, w celach integracyjnych oczywiście, a następnie do domku na udany odpoczynek. Drugiego dnia, już od 6 rano, dostawaliśmy telefony z centrum dowodzenia, że złożony został protest. Ponoć jedna z ekip, mianowicie ze stanowiska 70, wpływała zawodnikom ze stanowiska 71 w ich sektor. Wraz z Mateuszem udaliśmy się więc na niemalże koniec naszego sektora, po czym rozwiązywaliśmy spór w sposób polubowny oczywiście. Jak będzie dobrze, to odepniesz? W sumie, jak, dawaj, jak będzie dobrze, to i tak wyciągnijcie tą wędkę, bo mam splątaną kurwa wyciągę. Dobra. Na jeden chuj, tak akurat sobie kurwa to zrobię. Tak, czekaj, stój. Tu jest zestaw. Na granicy. No. To jest na granicy. Na granicy, no. On tu jest. Przekroczyli granicę. Po prostu myśmy się teraz otrzymali. No, głęboko, to 12,5 metra, nie? A. Wszystko poszło elegancko. Każdy był zadowolony, oprócz składających protest. Ale to już nie nasza sprawa. Przed nami kolejna misja specjalna. Przed nami wyprawa aż na Rewite. To spory odcinek do pokonania, ale obiecaliśmy naszym kolegom ze stanowiska 68, że dostarczymy im towarzysza, a mianowicie chodzi o Rusłana. Człowiek, po którego przylecieliśmy. Cześć Rusłan. Gratuluję wygranych zawodów na szachtach. Dzięki. Jestem. Stanowisko 30, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. My tutaj zapłynęliśmy aż z Rich Monkey i z Undercarpia po towarzysza. Całą nockę fajnie było, wesoło. Na miejscu miałem przyjemność poznać Michała Bielakowa. Mega pozytywny człowiek. Chłopaki przyjęli Rusłana na całą noc do siebie, ugościli i dali przysłowiowy dach nad głową. Po zapakowaniu wszystkiego na ponton wyruszyliśmy w drogę powrotną na stanowisko 68.
Mieliśmy szczęście, że pogoda przez całe zawody dopisywała. Mogliśmy oglądać, jak mgła zanika, a krajobrazy rozpieszczały nasze oczy do bólu. Po zakończeniu misji specjalnej zabraliśmy się za robotę. Tego dnia mieliśmy zgłoszonych 8 ryb, a 3 z nich były na stanowisku 65. Team Szwagry nie dawali żadnych złudzeń, że przyjechali tutaj po najwyższy stopień podium. Na miejscu byli już wszyscy. 3 ryby na stanowisku to było bardzo poważne wydarzenie, a takich nie może opuścić Maciek wraz z ekipą filmową. Co jest jebło? Coś podeszło. Jaki statek, taki jak spadł. Po całej sesji z ekipą szwagrów udaliśmy się na wspomniane wcześniej stanowisko 71, gdzie złowiono pierwszą rybę. Akcja! Wytarowana waga? Tak, wytarowana jest, weź tam podciągnij. Takich sytuacji miało miejsce kilka, aczkolwiek w naszych sektorach tylko ta jedna. Do końca pływaliśmy już z ekipą filmową. Ostatnim stanowiskiem, jakie odwiedziliśmy, było stanowisko 45 z sektora Haczykowo, gdzie udało się złowić pięknego karpia o wadze 13600. Po ciężkim dniu udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. Następny dzień był bardzo obfity w rybę. Kolejny dzień, kolejne emocje. Na pierwszy ogień stanowisko 52. Ryba, która mogła namieszać w zawodach. W zgłoszeniu zawodnicy napisali, że ma około 17 kilo. Na tamtą chwilę Big Fish zawodów miał 16,5 kilo. Z kolei stanowisko 65 Szwagry Team miało 4 ryby, a stanowisko 68 Carp Team UA 3 ryby. Ten dzień dawał ogrom nadziei tym trzem teamom na nagrody dużej wartości. Karp okazał się mieć 15 kg 110 gram. Jak podsumował Mateusz... O, się dobrze wysrał. Extreme Carp Competition 2023. Pozdrawiamy całą grupę Feder Team Południe. Wiemy doskonale, że nam kibicujecie, śledzicie wyniki i w tym momencie właśnie ze stanowiska 65, tuż przed ważeniem 4 ryb, gdzie drużyna Szwagry Team bardzo mocno włączają się do rywalizacji o najwyższe trofea. Trzymajcie się i śledźcie nas. Do zwiedzenia zostały nam 4 stanowiska. Najpierw udaliśmy się wraz z całą ekipą filmową na stanowisko 68, gdzie chłopaki mieli 3 ryby do wagi. Potem rozwieźliśmy zawodnikom sektora Undercarp wcześniej zrobione zakupy. Czekaj, ja ci zrobię solińską tirówkę. Czekaj, to... Polski, Anglii, Czołna. O! Osobowa ekipa. Na koniec odwiedziliśmy ekipę ze stanowiska 63, po czym udaliśmy się na relaks do domu.
Dzień czwarty był najsłabszym dniem zawodów pod względem złowionych ryb, bo było ich tylko 5, ale dzięki temu w końcu mogłem więcej czasu poświęcić na nagrywanie oraz integrację z ekipami. Najsampierw udaliśmy się do amatorzy team, którzy dorzucili drugą rybkę do swojego dorobku. Tego dnia nie było trudno namówić zawodników do nurkowania z rybami. Następnie udaliśmy się na stanowisko 56, a tam poznaliśmy ekipę War the Carp. Łukasz Wardęga, witamy ze stanowiska 56, firma War the Carp, team War the Carp. Z kolegami tutaj obok siedzą, z żoną moją kochaną. Mamy pierwszą rybę po 3 dobach. No i co, liczymy najwięcej. No, najważniejsze jest to, że honorowa ryba w końcu wpadła, nie? Czekamy dalej, może coś się uda. Tam gdzie byłem już, pod tę barką pełen prący róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawione tam, by się przyjrzeć w nich, odnaleźć w nich, choćby nigły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Kolejnym punktem na mapie było znane nam wszystkim dobrze stanowisko numer 65. Szwagry regularnie doławiali ryby, aby nie spaść z przysłowiowego pudła. Ostatnim punktem do ważenia był team ze stanowiska 56, czyli Kasztelan Bites. Dołowiona została rybka powyżej 5 kilo. Wracając do tematu skoków do wody, tutaj Michał dał nam niezły popis. Tym miłym akcentem kończył się kolejny dzień zawodów. Przed nami była podróż do Polańczyka na live, w którym mieli wystąpić sędziowie. Postanowiliśmy, że pojedziemy wszyscy. Nie udało mi się nic nagrać, gdyż nie brałem sprzętu. O 3 nad ranem, w pełnej mgle, wracaliśmy łódką na zamieszkiwany przez nas półwysep. Działo się, ale na szczęście dotarliśmy na miejsce cali i zdrowi. Dzień piąty, zaczynamy od zbierania śmieci ze stanowisk oraz rozpytujemy drużynę w kwestii jutrzejszych przepraw. Następnie, w drodze na stanowiska, w celu ważenia ryb, wstąpiliśmy na stanowisko 52, aby wręczyć chłopakom nagrodę sektorową rozlosowaną w dniu wczorajszym. Siemanko, znajdujemy się na sektorze Rich Monkey, stanowisko numer 52, DBP Carp Team razem ze mną, chłopaki. Wczoraj rozlosowane zostały nagrody sektorowe, losowanie sprzyjało chłopakom, wygrali oni te cudowne nagrody sponsorowane przez Rich Monkey. Chłopaki, jak? Zadowoleni z losowania? No, cieszymy się, nie wrócimy z pustymi rękami, nie? Super. Los nam sprzyja. Super. Na razie. A few moments later. Ruszyliśmy na koniec sektora Undercarp, aby odwiedzić M-Bites Wydra Team. Węgrzy również wygrali nagrodę sektorową. Bon o wartości 1000 zł oraz markery. Siemanko, jesteśmy na stanowisku numer 74. Ze mną jest M-Bites Wydra Team. Jest to sektor sponsorowany przez Undercarpia. Wczoraj o godzinie około 22 rozlosowane zostały nagrody. Poszczęściło się chłopakom. Nagroda sektorowa wylądowała u nich. Proszę bardzo, sponsorowana przez Undercarp. Chłopaki, jako że są z Węgier, mamy troszkę lekką barierę językową, ale chłopaki są na pewno bardzo szczęśliwi z tej nagrody, dziękują i sami wspomnieli o tym, że chcieliby być partnerem sektorowym w następnym roku. Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia. Thank you, my friend. Na miejscu okazało się, że mają 2 rybki, w związku z czym zabawiliśmy chwilkę dłużej u chłopaków. Tego dnia na stanowisku 64 złowiony został karp pełnołuski,
który miał niespełna 9,5 kg, co czyniło go największym pełnołuskim zawodów. Na miejscu była już ekipa filmowa i oczywiście Maciek. Szwagry również nie zawiodły i sukcesywnie zbliżali się wielkimi krokami do zakończenia zawodów w pierwszej trójce. Ryb było aż 12. Łowić zaczęły ekipy, które nie miały kontaktu z rybami. Włączały się o walkę o podium sektorowe. Dzień ostatni. O godzinie 6 wypływamy na ostatnie ważenie oraz dostarczamy ekipom łodzie transportowe. Najpierw odwiedziliśmy ekipę World Carp, a następnie szwagrów, którzy mieli rybkę powyżej 10 kg. Ostatnim miejscem do odwiedzenia było stanowisko 74. M-Bites Wydra Team doławiają kolejną rybkę 10+, z bonusem. To już był koniec. Najpierw zgarnęliśmy ekipę ze stanowiska 63 i przetransportowaliśmy ich na wypał w Teleśnicy. Ja zostałem tam, aby pilnować kolejki wwożenia sprzętu na górę. Było mnóstwo ekip i jeden kład sterowany przez małego człowieka o wielkiej odwadze. Przeprawy w punkcie P3 trwały do godziny 15:00 w skwarze i upale. W międzyczasie popłynęliśmy na półwysep Brosa po nasze rzeczy i zdążyliśmy ostatnim kursem załadować się na kłada. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim organizatorom, zawodnikom i sędziom. To my tworzymy tą piękną imprezę. Przez obowiązki oraz to, że musiałem wziąć prysznic, byliśmy jedynymi, którym się nie udało dotrzeć na rozdanie nagród. Jeżeli podoba Ci się materiał, bardzo proszę o suba, komentarz oraz udostępnienie. Włożyłem w to mnóstwo serducha i chciałbym, aby jak największe grono ludzi zobaczyło moją twórczość. W najbliższym czasie wyjeżdżam na 3-dobową zasiadkę na Wygonin. Spodziewajcie się kolejnego materiału już wkrótce. Pozdrawiam. Do zobaczenia.